Zaczynamy kolejny etap budowy dachu. Dzisiaj skupimy się na membranie. Będziemy pokazywać jej montaż, montaż kontrłat, które zamocują nam płyty termoizacyjne do więźby dachowej. Rozpoczynamy montaż wstępnego krycia. Aby to zrobić prawidłowo, należy zamontować okapnik, na który zostanie zamontowana membrana, która wyprowadzi nam wodę poza obrys dachu. Rozpoczynamy montaż membrany dachowej. Membrana zostanie zamocowana za pośrednictwem kontrłat, które zostały odpowiednio podklejone taśmą uszczelniającą. Kontrłata na dachu jest elementem specyficznym i zostanie tutaj zamocowana za pośrednictwem wkrętów. Musi ona mieć odpowiedni przekrój. Wkręty zostaną ustawione w rozstawie maksymalnym 40 cm i co drugi z wkrętów zostanie ustawiony pod kątem 67 stopni. Jest to bardzo ważny element. Zapobiegnie on nam obsuwaniu się dachu. Pokazaliśmy Wam, jak rozpocząć wstępne krycie. Mamy zamontowaną membranę, kontrłaty. Przy kontrłatach pamiętajcie o istotnych punktach związanych z rozstawem wkrętów i ustawieniem wkręta pod kątem 67 stopni. W kolejnym odcinku pokażemy Wam, jak rozpocząć łocenie dachu.